Witaj na kanale Endex Play. Zapraszam do oglądania. Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Good Game Empire i zapraszam do oglądania. A co dzisiaj? Dzisiaj samuraje na boosterze 250%, który trwał łącznie 4 godziny, już 3,5 godziny minęły. I cały czas atakowałem 4 atakami naraz na rubinowych konikach, więc wpadło mi ponad 30 tysięcy punktów, bo poprzednie 3 dni to atakowałem tyle, żeby wyżywić wojsko na ustawkę. No ustawki, jak już wiem, dzisiaj nie ma, ponieważ no, wygrałem po prostu, tak, ale to było już w podsumowaniu o ustawce. A tymczasem jak tutaj wygląda sprawa? Te ataki sobie idą, więc ja wam pokażę może o zamku, tylko musimy się pilnować, bo te ataki bardzo szybko idą, 3 minuty jedynie. Jedne tam idą 4, ale to akurat jest dobrze w sumie. Nie? I ja teraz robię kolosusa, tak, kolosusika robimy i mam na razie 49 tysięcy punktów, salkę też ulepszam. No i właśnie, najważniejsza informacja, że zmieniłem sojusz. To jest poważna informacja. Więc osoby, które mnie oglądają, z Wiktory. Myślę, że tam było niewiele osób. Przepraszam was za to, bo pożegnanie było dość krótkie i dość niespodziewane, ponieważ po prostu napisałem, że odchodzę, napisałem parę słów pożegnania i wyszedłem, nic więcej nie zrobiłem. Oddałem to, co było od Wiktory. To, co trzeba było oddać, tak? Trochę pogadałem z koronką Wiktory. No i na razie jestem w sojuszu. Nie powiem jakim, ale zobaczcie to na kolejnych odcinkach. Zresztą powiedzmy, że możecie to na mapie zobaczyć, więc dobra, nie będę ukrywać, jestem w rebelii i proszę nie złośćcie się na mnie. Ja tutaj nie będę nic pokazywać, tak, ponieważ mam nie pokazywać żadnych spraw sojuszu, to nie wiem, co mogę później mogę pokazać. O, no jestem w rebelii, tak to się złożyło. Właśnie kiedy ataki wchodzą, szybko. Masz sobie, dobra. No, jestem w tej rebelii, to zaraz wam pokażę samurajów, okej? Okay? Jestem w tej rebelii, no zmieniłem, no to jest zmiana koalicji jak najbardziej też, więc dość drastyczna zmiana. Może się też zdarzyć tak, że przyjdzie mi i walczyć z Wiktoryna, więc będzie kurde ciężko. Zobaczymy. Ja jestem pokojowo nastawiony do Wiktory i lubię osoby, które w nim były. No, ale zobaczymy jak się potoczy, tak? A to jest sojusz taki bardziej waleczny, więc... Też właśnie jestem tutaj na okres próbny, ale myślę, że jak uda mi się przejść przez niego. No i co? No i tutaj po prostu będę trochę więcej walczyć, trochę więcej wojować, bo jak wiecie, jest to sojusz troszeczkę bardziej wojenny. Eventowy w sumie też, no bo po prostu jest na wysokiej pozycji sojuszem, tak więc eventowy jest z automatu. No ale jednak bardziej nastawiony na wojnę, bo już zdążyłem się zadomowić, Raczej nie, ale po prostu przywitać z wieloma osobami, minimalnie je już poznać, nie? Więc wiem, jak tam jest, jak oni mnie traktują, czy coś w tym stylu, jak to wygląda. Jest, powiem wam, spoko całkiem, co tu się dzieje. Aha, tak już. No i zobaczcie, jak wygląda raport z ataku. Jest 29 strat na tym obozie, 276, ale tutaj jeszcze 4 skrzynki te słabsze dodatkowo. No. I myślałem sobie tak przez chwilę, żeby nie zrobić top 100, ale ciężko by było, bo jestem 155, mam 32600, ale jednak po pierwsze ja nigdy nie zbiorę tego setu, może na 800 legendarnym kiedyś zbiorę ten set, jak będę kurna zarabiać 5000 miesięcznie czy 10000, wyniosę się do Norwegii i tam będę sobie zarabiać na Good Game MP, bo wiem, że takich niektórzy robią po prostu, ale dobra. W każdym razie, no top 100 nie zrobię, bo po prostu nie będę w stanie, bo boostera bym musiał kupić jeszcze z 4 godziny kolejne, a jestem u dziadków i zaraz będę wracał z powrotem do domu. Rebelianci jesteśmy 11, gonimy sobie tę elitę cały czas od rana i byli 12, jak do nich nie przyszedłem, ale przyszedłem i zrobiłem im łącznie 25 tysięcy, bo 7 tysięcy nabiłem dla Wiktory. Koło Fortuny mam tutaj sporo losu, więc wkrótce pojawi się odcinek z Koła Fortuny. A tymczasem nie będę bablać, tylko zatopuję ten sojusz. Jezus, już. Samuraj. Też przepraszam za to, co robi GGS. No ale zresztą sami widzicie, że oferty mi tak wyskakują daleko, że po prostu dramat jakiś. Muszę
Po prostu muszę ustawiać sobie tego samuraja, bo jak ustawię sobie samuraja na środku, to jest gdzieś... No zresztą zobaczę sobie. Ustawiam samuraja na środek, jak chcę go zaatakować, to już mi się wtarabania ten booster, a jak jest jakaś większa ikonka, to już w ogóle jest dramat, więc no po prostu powiem wam, cienko cienko, to co oni robią jest słabe. No i właśnie, co się stało się? O co chodzi? Dlaczego ty mam jakiś alarm włączony nielegalny? Nie, to nie jest nielegalny alarm akurat. To jest bardziej legalne, bo to nie jest na fortece, słuchajcie, tylko to jest alarm, który mi co 10 minut przypomina, żebym wpłacał pełne magazyny na Kolosa. Tylko że teraz nie są pełne, bo akurat salkę ulepszyłem, jak tylko zacząłem nagrywać, to widzicie, że no ile tu się zbudowało, no praktycznie nic. Więc tak to wygląda. No i na dzisiejszym odcinku także będę kupować dużo, dużo, dużo pagód ogrodowych. Ale teraz córki sobie nie dam. W ogóle rebenci powiedzieli, że pomogą mi ulepszyć salkę i już mi podesłali córki dużo, a będzie jeszcze więcej. Więc dziękuję wam serdecznie za pomaganie w ulepszaniu sali, bo to naprawdę spore wsparcie w ważnej kwestii, bo jednak na wojnie się przyda. I dobra, ile mamy czasu? 2 minuty, no to jedziemy szybko kupić sobie pagody. No oczywiście gdzie? No oczywiście na Rainbow Empire, ponieważ tam jest największa już produkcja. Tak, tam jest już największa produkcja z ogrodowymi zamkami i spichlerzami na drugim levelu, więc ja się boję, co to będzie, jak zrobię spichlerze na 10 czy 15. Bo plan jest taki, żeby wszystkie były na 20. 20 jest od 324 legendarnego, więc jeszcze troszkę. Bym sobie zrobił, szczerze, bym sobie zrobił bota do kupowania tych pagód, bo mi się tak nie chce tego klikać. Ale dobra, najpierw zrobię z tego ten lapsa. A wiecie co, głupio robię bardzo. Głupio robię, bo na miesięcznym, jakby był booster, to bym dostał za to jakieś 200 punktów do miesięcznego. Ale kit, kupi się jeszcze jeden po prostu booster do samurajów i się zrobi tyle samo jeszcze raz. A ja dekorek na Rainbow potrzebuję szybko, szybko. No szkoda, że robię taki wynik na tym... No, w momencie, gdy nie ma miesięcznego, prawda? Ale miesięczne się rozpocznie niestety znowu. Tak, znowu? Bo przed nim chyba się rozpoczęło, nie wiem, nomadami chyba. A to się rozpocznie obcymi. No. Więc trochę słabo. Aha, i oczywiście też informacja, że to, co było wcześniej, czyli zakrywanie czatu i nieotwieranie masów, pozostaje standardem, podczas gdy ja pozostaję w tym sojuszu. Tak, tak, tak będzie już cały czas. Myślę, że wysokie sojusze nie mogą sobie pozwalać na dostęp do ich czatu przez wszystkich, którzy chcą. Dobrze, już zaraz tak będę wchodzić. Jeszcze 26 sekund. Więc czat będzie zakryty, masy będą zakryte, ale też ruchy wojsk sojuszu będą często zakryte, zwłaszcza w okresach jakichś bitewnych. Bo teraz to widzicie, są samuraje, ewentualnie jakiś atak się przewinął, może sojusznika. Ale tak samo też wiadomości prywatne nie będą już otwierane, to jest taki na przykład troszeczkę standard, nie? Żadne. Może tam być hasło, czy coś, a potem nie chce mi się tego w montażu wycinać po prostu, bo chorobę mam sobie przysparzać tylko kłopotów. Więc będzie kilka nowych standardów zabezpieczeń przed jakimiś danymi prywatnymi i istotnymi, tak, żeby nie było potem skarg. No a sojusz, no nie będę pokazywać czatu, bo jak już zdążyłem zauważyć w te 3 godziny około tutaj jestem, to już się przewinęła cała masa istotnych w miarę informacji, nie wiem, też jakiś haseł czy co, bo wcześniej podałem haseł na czacie, no ale, znaczy nie wiem, no ale może jak ja teraz jestem, to pewnie nie, ale po prostu staram się to zostawić prywatne, więc to nie będzie, bo wiecie, dużo ważnych info tutaj jest. Dobra, kiedy ten atak włazi? 4 sekundy. No i widzicie, jak ten obóz jest na środku, teraz jakaś oferta uciekła już. To była chyba ta, że 50% rubinów więcej. No nie? A ja, widzicie, mam więcej rubinów niż wcześniej. W ogóle mi rubiny spadły do 5000 jeszcze. Dzisiaj rano miałem 5000 rubinów. Tak. Co jest troszeczkę śmieszne, bo ulepszałem wieże obserwacyjne, no, ponieważ jak już to jest wojenny, to prosili, żeby wszystkie wieże obserwacyjne na zielonym były na 7 poziomie. Więc główny zamek jest. Rainbow jest, tutaj jest chyba, na Amazingu jest chyba 4, a tutaj jest chyba 2. Więc jeszcze troszeczkę trzeba popracować jednak. No trochę mnie to wyniesie, myślę.
No ale jednak wracam też trochę do atakowania Fortes. Mam tutaj taką książeczkę z fortecami, jak po prostu jakaś jest dostępna, a lukam sobie tutaj co nie wiem, pół godziny. To atakuję. No i co? Tyle tak naprawdę. Dobrze, zaatakujmy sobie te rowy znowu. I pokażę wam, jak to wygląda. No, nie, znaczy nie pokażę, jak wygląda event samurajski, tylko pokażę wam. Zobaczcie, się nagrywa wszystko ładnie. Wszystko się wreszcie nagrywa, dobrze. Tylko pokażę wam. Pokażę. Po prostu ustawię pagody ogrodowe, prawda, na Rainbow'e. W ogóle też zrobiłem układ ten ładny, ten od Veneu, zajebany, który mam na Amazingu. Zrobiłem sobie już na wszystkich posterunkach. Na Krainach jeszcze by się przydało coś opatentować, no, opatentowane. W sumie to jest jej patent, a nie mówię, jest tak głupie, trochę mówię. Ale zobaczymy, co ona ma na Krainkach, bo jestem ciekaw. Jakie ustawienie wykminiła. Dobra, czekamy z tym atak tam wróci z powrotem na zamek. I zaraz na Kolosusa sobie wpatrzymy, dobra. Ciekaw jestem, co Vena wykminiła na Krainę. Zobaczę zaraz, bo ciekawe. Jak myślicie, co ona tam wykminiła? No i tak, no i wojsko dystansu sobie wybiłem sporo. No ale trudno. Które jestem? 152. No to nie, no nie ma szans na to, to zaraz mi się kończy, to. Kupmy sobie jeszcze jedno, bo to i tak czy tak zaraz jeszcze zbiję. Każda taka seria to jest pół pagody. Czyli 8 ataków to jest pagoda. No nie, więc naprawdę, och, łatwo ją zdobyć. Ale na przyszłe eventy z tym mało. No jestem 76, no to nawet. Ale to nie jest istotne. A szkoda, że nie ma ten, że na przykład, nie wiem, top 10 kolosów dostaje plus 10% do całego PP i jakiś ładniejszy wygląd na przykład. O, coś takiego, nie? A top 100 kolosów na przykład dostaje plus 5% PP i na przykład potężny kolos. A tam, nie wiem, niezwyciężony kolos jakiegoś gracza. To było fajne nawet. No nie? A w ogóle też omówmy sobie nową aktualizację, która niedługo wejdzie. A będzie niestety aktualizacja 100% dla rubinowców. Czyli, żeby atakować zamki zmiany przedmiotowych, będzie trzeba wydać rubiny. Dodają także dowódcę zmiennokształtnego, który będzie miał przypisane jakieś umiejętności tylko na zmiennokształtnych. Ale uwaga, nie będzie można do niego wkuwać klejnotów i będzie to 5 elementów dowódca bez klejnotów. 70% dziedzińca, 35 skrzydeł, z tego co pamiętam. I dlatego kupiłem sobie. Więc taki średni. I myślę, że dowódca z obcego jest już lepszy. Z jakimiś klejnotami porządnymi. A ja porządnych klejnotów nie mam, bo ja mam na 8 level. Dobra, idę sobie schowałem. Na początku w magazynie były 3, czyli musi być 19 ogrodów w magazynie. Dobra. No to nawet sporo się tymi pagodami wypełni, co nie? Jeszcze tutaj, o, jeszcze tutaj 2. A tutaj będą orzełki odtąd. Potem będą orzełki, a dotąd będą pagody. Więc pagód to w sumie już nawet dużo nie trzeba kupować, bo już sporo jest. Ok, ja sobie tylko jeszcze włączę ten widok, o, żeby było łatwiej. I też trzeba je obracać tym trochę w nerwie, ale dobra. Nie wiem za ile ataki wchodzą, ale jak już je dopiero wysłałem, no to myślę, że jeszcze z minutkę mamy akurat, żeby to ustawić. Dobra. Ja przepraszam właśnie, muszę o tym powiedzieć. Bo zapomniałem. Przepraszam was bardzo za jakość tych materiałów, które są aktualnie wrzucane, ale są nagrywane rzadko na tym starym, zwykłym laptopie. Zwłaszcza audio, no bo obraz no to jeszcze się da przeżyć, nie? Jakiś tam jest. Ale audio jest takie po prostu średnie. Dobra, więc jedziemy dalej tutaj. 40 sekund, 7 sekund, ale on jest ugaszony. Niestety jedno weszło bez bitwy. Trudno. Ok, gasimy. Za późno się skapnę, myślałem, że te ataki duże będą szły, ale krótko szły dość. No trudno, do przeżycia. Weźmy sobie, wrzućmy resztę tych pagód i zobaczymy, jaka będzie produkcja. Była 10550. A to są wszystkie elementy legendarne? Chyba nie. Chyba nawet nie. Jakieś teraz 10 000. O kurde, to patrzcie.
Dzięki tym pagodom całkiem sporo wpadło, no nie? A jeszcze tutaj będą dwie. O. Kolejne powiadomienie już o kolosie. Dobra. Ja już nie będę wysyłać kolejnych fal, już by nie ma. Włączysz ten odcinek w sumie. I co, jest 11 tysięcy, czy nie jest? Dawajcie, żebaczki. Jest! 11 132,9. Kurde, to koza. Na tym herbie i na VIP-ie, siódmy level. Znaczy VIP niedługo mi ucieknie na szósty, bo na szósty chyba trzeba 50 tysięcy, nie? No to się troszkę mam, ale VIP trzeba będzie niedługo po prostu zakręcić kołem fortuny, tak, żeby dużo VIP-a dostać, bo naprawdę jest to mało. I tak sobie myślę, szkoda, że jak było to 50%, to się nie, no już nie będę tak wariował z kupowaniem rubinów, bo to bez przesady. Nie mam zamiaru tutaj być żadnym rubinowcem. Ileż tego boostera jest? 14 minut. No to jeszcze tu wycisnę coś z tego, żeby mieć z czego wydawać na ten, na miesięcznym. No, więc ja zrobię sobie jeszcze 4 ataki. Tutaj możecie zobaczyć, jaką mam recepturę ataku. To jest moja perfekcyjna receptura ataku. Jedna drabina, trzy tarany. Dlaczego? Czarodziejki nie potrzebują żadnego taranu, ale już przecierpię te trzy tarany. A z kolei ten, jego akurat nie ma, jeszcze nie wrócił. Ten orzechowy, on potrzebuje aż trzech taranów, niestety. On ma coś mu nie styka z kosą. Więc do niego trzeba niestety tarany, a nie chcę mi się tu dodawać, tu ujmować, bo tu po prostu zmarnę zaraz swoich punktów i czasu. Więc po prostu samuraje mają być na full auto, tak samo nomady, po prostu klikasz jeden raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I to ma trwać 3 sekundy dosłownie, żeby po prostu wycisnąć z tego jak najwięcej, jak najefektywniej, jak najwartościowiej. Tak to ma po prostu wyglądać. To są dla mnie perfekcyjne samuraje. Dla mnie perfekcyjne to jest 6 ataków. Ale nie mam 6 dowódców na NPC-ów. Trzeba jakieś czarodziejki jeszcze wypnąć. Może będą w przyszłych miesięcznych eventach. Miesięczny event, jak coś, będzie 5 marca. Jakby ktoś się pytał. Zresztą ten odcinek pewnie wrzucamy już w ogóle po 5 marca. Tak się składa. No ale dobra. No, więc ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Możecie wstawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał. I widzimy się już w kolejnych odcinkach, ale już w wyższej jakości i z kamerką, więc na razie, pa pa pa. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.